Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, w którym kończymy modelowanie wieszaka, który był przedmiotem wydruku na drukarce 3D. I teraz po kolei odcinek wprowadzający z tego wieszaka omówienie, jak on jest zbudowany, to był w odcinku numer 250. Następnie w odcinku numer 251 przedstawiłem tutorial zamodelowania korpusu, który trzyma całość tego wieszaka. Natomiast w tym odcinku cztery takie elementy sobie tutaj zamodelujemy, czyli ramię, haczyk, trzpień i dystans. Z pozoru elementy bardzo proste, także tutorial będzie również bardzo prosty, aczkolwiek osoby, które rozpoczynają przygodę z FreeCAD-em, myślę, że coś również z tego pożytecznego wyciągną. Przejdziemy sobie jeszcze do kanału mojego, z racji tego, że na ten temat poświęcona jest specjalna playlista w dziale playlist u mnie. Możemy sobie przejść właśnie do wieszak na ubrania, prezentacja, projekt, rysunki. I tutaj ten film, który właśnie teraz nagrywam, będzie się znajdował i ewentualnie jeszcze inne jakieś filmy uzupełniające, które w tym temacie nagram. Natomiast części, które stanowią podstawę tego tutorialu, tych części, które dzisiaj będą tematem te cztery, również na mojej stronie w dziale realizacje projekty i wydruki 3D, wieszak na ubrania, ręczniki, będzie tutaj dostępne możliwość do pobrania plików, które, tak samo jak w przypadku tego korpusu, więc można sobie to wszystko sprawdzić i jakby były jakieś potrzeby, również to napisać wtedy w komentarzu. Natomiast sprawa taka, aby łatwiej się poruszać po filmie, będą w opisie do filmu przedstawione odnośniki do każdego z tych elementów, tak aby łatwiej można było się odnaleźć. Tyle tytułem wstępu, już teraz przechodzimy do modeli. Wykonamy sobie zatem pierwszy detal, czyli ramię. Mamy tutaj cztery ramiona, jak widać na tym złożeniu, natomiast wykonamy sobie tylko jedno ramię z jedną długością, ponieważ tutaj, jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie próbował coś takiego zrobić, to dostosuje sobie to pod swoje własne potrzeby. Natomiast jedna uwaga, ten detal bardzo dobrze kwalifikuje się pod taki temat jak dynamiczne modele w postaci tabeli wymiarów w takiej konfiguracji, którą mamy dostępną we FreeCAD-zie. Nie ma sensu, abym jeszcze raz to powtarzał, ponieważ dosyć szczegółowo przedstawiłem to w odcinku numer 236 na detalu bardziej skomplikowanym niż to ramię, więc tam w odcinku numer 236, pewnie gdzieś tam w opisie do filmu link do tego filmu się pojawi. O wiele lepiej tutaj to na moim kanale zobaczycie w tym filmie, jak to było. A teraz już przejdziemy sobie do part design modułu. Utworzymy sobie nową część i utworzymy sobie teraz nowy szkic w oparciu o jakąś tam płaszczyznę. Jeżeli chcemy bezpośrednio wysyłać nasze modele z FreeCAD-a do STL-ów, które potem wczytujemy sobie na przykład na stół drukarki, jeżeli ktoś chciałby to drukować, to warto sobie zobaczyć na układ współrzędny, żeby na przykład już odpowiednio sobie spozycjonować nasz model na płaszczyźnie odniesienia z układu współrzędnych, które mamy w programie, po to, żeby potem już w slicerze nie było konieczności przekręcania tego modelu, pozycjonowania go na stole we właściwy sposób, aczkolwiek jak to woli, również można to sobie później ustawić. No to zaczniemy sobie tu od zera układu współrzędny, czyli tej czerwonej widocznej kropy, którą tutaj mamy, i na niej ustawimy sobie pierwszy okrąg, który będzie określał granicę naszego ramienia, i z automatu utworzymy sobie w ten sposób, aby środkiem okręgu spozycjonować się na osi, która jest w standardzie jako wynikające z zera układu współrzędnych. No i w ten sposób będziemy mieli już to wiązanie, które tutaj widzimy. Tutaj na środku tego wiązania nie widzimy, z racji tego, że ono jest w środku układu współrzędnych spozycjonowane, a tutaj widzimy, że mamy jedno wiązanie tym czerwonym symbolem tutaj wyrażone i ono oznacza, że środek okręgu ściśle leży na tej osi. No i teraz potrzebujemy tutaj odpowiednie wymiary nanieść, więc klikam sobie wymiar. Pierwsza kropa, druga kropa, zaraz ją tu spróbujemy złapać. Czasami zdarza się, że gdzieś tam nie chcę to od razu tak elegancko złapać, ale jak dobrze namierzymy, to wszystko będzie ok. Powiedzmy, że będzie wstępnie rozmiar 40 mm, a każdy, kto będzie chciał, to sobie tam ustawi, jak
jak mu się będzie żywnie podobało. No i teraz potrzebujemy tutaj z menu wybieralnego, gdzie mamy wymiary związane z promieniami, średnicami. Wybierzemy sobie na przykład constraint diameter, czyli będziemy mieli tutaj wiązanie czy też wymiar średnicy. No i teraz średnicę tutaj ustalimy sobie na φ25, natomiast tu będzie ten mniejszy wymiar o wartości 15 mm. Więc tu mamy ten zarys gotowy. No i teraz potrzebujemy dwóch odcinków po to, żeby tutaj połączyć ten zarys. I teraz zobaczcie, że ja to zrobię sobie w ten sposób na razie od tak, nie łącząc tego, po to, aby wam troszkę pokazać, żeby popracować na wiązaniach. Więc teraz pierwsze wiązanie, jakie sobie tutaj możemy dać, to możemy sobie dać wiązanie styczności. Jest to wyrażone tutaj takim łukiem oraz prostym odcinkiem. Klikamy sobie to wiązanie, klikamy sobie nasz odcinek i klikamy sobie nasz okrąg. I on sobie tutaj powędrował. I możemy zobaczyć, jak to pracuje. Widzicie, że owszem, styczność jest zachowana, że ten nasz odcinek tutaj porusza się stycznie do naszego okręgu, który został zabazowany, ale widzimy, że ten punkt jeszcze nie jest powiązany z naszą geometrią. Aby ten punkt teraz związać, potrzebujemy tutaj wiązanie wspólne i to wiązanie wspólne będzie dotyczyło końca tego odcinka, czyli ta kropa, która tutaj jest, z obwiednią, czyli też z tym obwodem, z okręgiem, który tutaj mamy. No tutaj co prawda mamy komunikat wynikający z rozwiązań, jakie program tutaj sobie wykrył, no ale teraz analogicznie będziemy postępować w drugim przypadku. Zwiążemy sobie teraz koniec, więc postępujemy niejako w drugą stronę, chcąc pokazać, że nie ma to znaczenia, w jaki sposób my w kolejności te relacje sobie tutaj budujemy. No i w tym momencie mamy już związany nasz koniec odcinka z okręgiem, no i teraz musimy nadać warunek styczności, czyli powtórzyć to, co było tam. No i teraz mamy również już to wszystko ładnie związane i teraz analogicznie postępujemy z drugim odcinkiem, aczkolwiek jeżeli ktoś chce, może sobie tutaj skorzystać również z symetrii i w ten sposób sobie ten odcinek tutaj zabazować, także jak to uważa. Oczywiście, jeżeli wybieramy symetrię, jeżeli sobie już narysujemy ten odcinek, wówczas mamy, ponieważ wykorzystujemy zero układów współrzędnych, mamy oś pionową, która jest naszą osią symetrii i bazujemy względem już tych punktów dwóch związanych tego odcinka, który był poprzednio utworzony. Dobrze, no to teraz, żeby to wyciągnąć, potrzebujemy pozbyć się elementów niepotrzebnych, czyli tych kawałków łuków, które sobie teraz ładnie odetniemy i mamy tutaj takie narzędzie jak Trim Edge, czyli po prostu odetnij, utnij krawędzie. No i teraz mamy już ten zarys, który nam jest potrzebny do tego, aby ładnie tutaj tą geometrię już w 3D sobie wyprowadzić z naszego utworzonego szkicu. Aczkolwiek mamy tam otwór przelotowy o średnicy φ8,2, który jest koncentryczny z okręgiem o średnicy φ25. Więc jeżeli już tak wyciągamy, możemy go od razu tutaj wkomponować i dzięki temu pozbędziemy się jednej z operacji, jak jest otwór. Aczkolwiek w zależności kto jakie ma upodobania w logice tworzenia, czy też względem logiki, jaką posługuje się tworząc modele 3D, może sobie tą bryłę wyciąć, a dopiero kolejną operacją wykonać sobie ten otwór przelotowy. Absolutnie nie jest to żadnym błędem, czasami wręcz przeciwnie, nawet przynosi jakieś pozytywne zalety, w związku z tym, że tylko skupiamy się na tej operacji związanej z otworem, gdybyśmy na przykład go w jakiś sposób tam jeszcze dopasowywali, przerabiali i tak dalej. Dlatego tutaj można sobie to na kilka sposobów zrobić. My sobie zrobimy to od razu w tym momencie, w tym miejscu. No i teraz przechodzimy do operacji wyciągnięcia. Mamy tutaj zarys ładnie wykryty i wychodzimy na wysokość 15 mm, więc dostajemy tutaj taki zarys tego naszego ramienia. No i teraz musimy pozostałe elementy zrobić, czyli taki mamy tutaj próg na tej średnicy φ25. Więc co zrobimy? Na tej płaszczyźnie, którą teraz nam tu podkreśliło, zakolorowało na kolor taki powiedzmy zmierzający ku czerwonemu, utworzymy sobie nowy szkic. No i teraz utworzymy sobie nowy okrąg. I teraz ten nowy okrąg, z racji tego, że my tutaj będziemy sobie bazować, tworzymy w zerze układów współrzędnych, więc będziemy mieli zachowaną koncentryczność. No i teraz zrobimy to w ten sposób, aby nie nadawać tego wymiaru, czyli relacją równości zwiążemy nasz element z obwiednią. Tej obwiedni tutaj na razie nie wykryło. Żeby to zrobić, musimy sobie zrzutować krawędź i w tym
celu posługujemy się takim narzędziem jak External Geometry i my w tym momencie zaznaczymy sobie ten łuk, zrzutujemy go i widzimy, że on został zrzutowany i zaznaczony taką, powiedzmy, różowym fragmentem łuku. No i teraz, żeby to już wszystko było kompletnie związane, ponownie wybieramy to narzędzie równości, klikamy sobie nasz okrąg, klikamy sobie ten zrzutowany łuk, no i widzimy, że zostało to związane, widzimy zielony kolor, czyli w pełni nasze wiązania zostały tutaj opatrzone. No ale dobrze, jak sobie teraz w tej postaci to wyciągniemy, nie dostaniemy otworu, więc jeszcze analogicznie zrzutujemy sobie teraz średnicę tutaj wewnętrzną, narysujemy sobie jeszcze raz okrąg. FreeCAD jak na razie jeszcze nie akceptuje krawędzi rzutowanych, być może kiedyś się to pojawi. Warto też tutaj nadmienić, że jeszcze jestem w wersji 0.20 tej rozwojowej, ale już kolejny tutorial, który przygotuję z FreeCAD'a, będzie w tej wersji 0.20 oficjalnie wydanej jako stabilnej i tam zobaczymy, co nowego jest w programie. Fajny detal będziemy robić w FreeCAD'zie, to już tak od razu zapowiadam kolejny tutorial z FreeCAD'a. Dobrze, wychodzimy teraz z tego wiązania i wyciągamy sobie teraz w górę to, co otworzyliśmy i potrzebujemy wysokości jakieś 4,5 mm. A więc tu będziemy mieli taki krótszy wariant tego ramienia. No i to, co jeszcze nam zostało do końca, to otwór tutaj, do którego będziemy później wkręcać ten haczyk na złożeniu, widoczny w kolorze takim, powiedzmy, niech to będzie różowo-fioletowym albo coś w ten deseń. Więc teraz zrobimy sobie otwór pod ten haczyk. Haczyk oczywiście też będzie w tym odcinku pokazany, jak go zamodelować. Więc teraz co robimy? Klikamy sobie na tą powierzchnię, tak jak to było dotychczas. Przechodzimy do miejsca, gdzie mamy utworzenie szkicu. Tworzymy sobie nowy szkic. Zrzutujemy sobie ten łuk po to, żeby znowu środek mieć tutaj z automatu wykryty. Klikniemy sobie tworzenie okręgu. Bazujemy się tutaj na tym środku, który został wychwycony przez program już tutaj automatycznie, no i nadajemy średnicę. Oczywiście tą średnicę nadajemy sobie tutaj umownie, bo potem jak będziemy wykonywać operację otworu, no to już będziemy tam definiować konkretnie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy zrobić zwykłym wyciągnięciem, nie ma to znaczenia, wycięciem. Możemy sobie zrobić kreatorem otworów, jak to woli. Możemy sobie zrobić to nawet na dwa sposoby. Więc damy sobie tutaj otwór jakieś 5,2 pod to, żeby później go nagwintować, ponieważ ja tutaj gwintowałem te otwory na M6 razy 1. No i teraz tak, gdy zrobimy zwykłego pocketa, wskazujemy głębokość, jaką potrzebujemy. Potrzebujemy głębokość 10 mm, no i otwór jest gotowy. To jest pierwszy sposób, taki bardzo prosty. Natomiast gdybyśmy chcieli popracować trochę z kreatorem otworu, no to mamy tutaj drugą opcję, czyli hole. Możemy sobie ten sketch nasz, ten szkic zaznaczyć, wybrać sobie to narzędzie hole. On zostanie tutaj przez program wychwycony, ale widzimy, że mamy głębokość. Tutaj widzimy, mamy średnicę i mamy głębokość w tych dwóch tutaj miejscach. Tu mamy profil standardowy, nic tutaj nie dodajemy, z racji tego, że to jest traktujemy jako zwykły wiercony otwór, więc żadnych dodatkowych tutaj ustawień nie musimy, aczkolwiek tutaj już mamy średnicę. No i teraz to, co mówiłem, że tworzona w szkicu średnica nie jest wiążąca, dlatego że i tak my tutaj w tym module do otworu, w parametrach tego otworu musimy go zdefiniować, czyli jeszcze raz to ten wymiar Fi5.2 sobie musimy tutaj wprowadzić, aczkolwiek jeżeli sobie już go w szkicu ten wymiar ustalimy na ten wymiar pożądany, to niejako mamy konsekwencje w naszym modelu, czyli pilnujemy jakiegoś porządku, jakiejś takiej kultury higieny pracy. No i teraz głębokość jaka nam była potrzebna, to 10 mm i potem nam już ten, tylko sobie teraz nie zaznaczyłem wyboru, a sterowałem widokiem, więc tutaj jeszcze raz głębokość na 10 mm. No i tyle, tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy co prawda głębokość gwintu, ale z racji tego, że gwintu żadnego nie wybieramy, to na nic nam to nie wpływa. Aczkolwiek mamy teraz tutaj coś takiego jak typ zakończenia. Zwróćcie uwagę dobrze na ten model, albo inaczej. Zobaczymy, czy nam zadziała teraz widok przecięty. Niestety nam teraz nie zadziała, ale to nic, będziemy tutaj widzieć na tym podglądzie.
Mamy teraz typ zakończenia otworu flat, czyli płaski, czyli tak jakbyśmy tutaj frezem wjechali płaskim po prostu i zrobili otwór. Ale gdybyśmy zastosowali standardowe wiertło, no to mamy standardowy kąt zakończenia takiego wiertła 118 stopni. No i widzimy, że tutaj się to zmieniło, zostało to dostosowane. Zostawmy sobie to 118 stopni. I jeszcze zwróćcie uwagę, mamy tutaj taką wiadomość, tylko sobie źle oznaczyłem 118 stopni. Take into account for depth. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli sobie włączymy tą funkcję, to ta głębokość 10 mm jest głębokością maksymalną, w której już jest zawarty ten kąt rozwarcia, czyli z tym kątem rozwarcia 118 stopni, czyli ten, że tak powiem, czubek, który mamy na samym końcu, jest w tej głębokości 10 mm już zawarty. Natomiast jak sobie odznaczymy tą funkcję, na 10 mm mamy pełną głębokość na Fi5.2, natomiast dopiero po tych 10 mm mamy to zakończenie 118 stopni wynikające z tego koniec otworu. Więc tutaj też myślę, że warto mieć taką informację w tym temacie. Dobra, no to to już mamy gotowe, akceptujemy. No i teraz ewentualnie, jakbyśmy chcieli, co mamy tutaj takie narzędzie Persistent Section Cut i w osi, teraz szukamy w osi X-ów, w połowie sobie utniemy, no i widzimy zakończenie, że mamy to dokładnie 118 stopni wiertła, które my tutaj potrzebujemy, no i tak to by wyglądało. No i co więcej? No więcej to już tylko kosmetyka, więc jeżeli chcemy sobie dodać tutaj jakieś zaokrąglenie, na przykład w tym miejscu, jak ja to miałem dodane, tylko musimy uważać, jak te zaokrąglenia robimy, bo niestety czasami tworzą się tutaj takie artefakty, więc żeby z tego, że tak powiem, nie było tych artefaktów, możemy nieco zmienić sposób podejścia, czyli na przykład najpierw zrobić zaokrąglenie tutaj z zewnętrznej krawędzi, powiedzmy, dajmy sobie tutaj jakieś 2-3 mm, spróbujemy, zobaczymy co wyjdzie, niech będzie coś takiego, ok. I teraz próbujemy sobie dać zaokrąglenie tutaj na tej krawędzi wewnętrznej. No i teraz widzimy, że już tych artefaktów, tych problemów nie mamy, możemy sobie dać nawet większą wartość tego zaokrąglenia i te zaokrąglenia mamy już wyprofilowane bardzo ładnie. Do tego, co byśmy mogli sobie dodać? Jakieś fazy, no to powiedzmy na tej krawędzi sobie dodamy fazę, tutaj fazę, tutaj sobie dodamy fazę, to fazę na całym obwodzie i tutaj dajmy sobie jakieś 1 mm. Aha, no tak, tylko że trochę się pospieszyłem, tak jak to robię w każdym innym programie. Tutaj musimy sobie kliknąć dodaj i dopiero teraz sobie zaznaczać kolejne krawędzie, czyli niech będzie tutaj i tutaj. Klikamy jeszcze raz dodaj i teraz widzimy zastosowanie fazowania. Także tutaj troszeczkę za szybko wybiegłem, no ale to widzicie przyzwyczajenie po prostu z programów, które na co dzień używam. Więc tak by wyglądała kwestia tego ramienia. Możemy sobie tutaj jeszcze zmienić appearance, wygląd, czyli jakiś inny jego kolor. Niech będzie coś takiego. Zamykamy. No i widzimy już, jak to nasze ramię wygląda. Więc mamy ten pierwszy detal już gotowy. Kolejnym elementem, który będziemy sobie w tym tutorialu wykonywać, to będzie nasz czpień, który łączy, spaja wszystkie te elementy w całość, na którym poruszają i obracają się ramiona. Więc teraz przejdziemy sobie ponownie w module Part Design, przechodzimy do nowego modelu, tworzymy sobie szkic. No i teraz ponownie możemy sobie wybrać na przykład płaszczyznę XZ Plane i będziemy sobie teraz po kolei tworzyć. Jeżeli ustawimy sobie zgodnie z osią Z web tego czpienia do dołu, wtedy z automatu będziemy mieli ustawienie w pionie do druku, jeżeli w ten sposób ktoś by chciał sobie to drukować, ewentualnie każde inne ustawienie jak najbardziej. Wstępnie zrobimy sobie zarys. I teraz tak, możemy sobie wyjść z tego, aby rozpocząć od create line i po kolei sobie budować ten zarys, albo z racji tego, że znamy te wymiary, wiemy co i jak wygląda zarys tego czpienia, możemy sobie przejść jakby do trybu create polyline, czyli skorzystać z trybu polilinii. To jest o tyle fajne, że jak zaczniemy sobie zera i zaczniemy sobie ten zarys tego naszego czpienia tworzyć, to nie musimy przerywać tej operacji i cały czas klikać sobie po kolei tej linii. Więc teraz będziemy mieli tutaj średnicę tego łba, potem będziemy mieli tutaj zejście na mniejszą średnicę, fragment, który nam tam fajnie pozycjonował, potem mamy lekkie sfazowanie, no i wyciągnięcie już do samego końca i w zasadzie na tym będzie tyle i domykamy sobie teraz ten nasz szkic.
I w ten sposób jedynie co nam pozostało teraz to nadanie po kolei sobie tutaj wymiaru, więc startujemy. Wybieramy wymiar tutaj poziomy, łapiemy pierwszą kropkę, łapiemy drugą kropkę, no i nadajemy wymiar. Mamy tutaj 11,9, jeżeli chodzi o promień. Już tutaj promienie mam przeliczone, żeby po prostu to ułatwić, żeby to było sprawniej i szybciej. No i teraz, żeby tutaj nam to lepiej było widać, to zrobimy sobie o takie coś. No i dzięki temu będzie nam to łatwiej teraz tu wszystko złapać. Możemy sobie od razu wysokość tego łba złapać, czyli teraz w ten sposób możemy sobie kliknąć, z racji tego, że wybieramy bezpośrednio do krawędzi tą wysokość. Mogliśmy to również tutaj w poziomie zrobić, albo ewentualnie od kropki do kropki. No i teraz tutaj mamy wysokość 2,9 mm. Przesuniemy sobie wymiar, żeby dobrze był widoczny dla każdego. I ponownie sobie klikamy kolejny wymiar. No i teraz powiedzmy, już tutaj musimy od kropki złapać do kropki, żeby nam ładnie zachowało. I tutaj mamy wymiar 6 mm. Widzimy, że nam to troszeczkę teraz przekosiło wszystko, ale przeciągniemy sobie tylko teraz tą kropę w ten sposób i już wszystko będzie tutaj prawidłowo. Więc teraz damy sobie średnicę. Żeby tą średnicę złapać, idziemy od kropki tutaj do kropki. A tylko sobie którejś nie trafiłem, więc jeszcze raz. Mamy tutaj promień 5,85. To sobie tutaj wyciągniemy w ten sposób. Potem pasowałoby to ładnie uporządkować sobie te wymiary, żeby były czytelne. I teraz tak, tutaj mamy kąt, więc idziemy teraz do kąta i zrobimy sobie w ten sposób. Tak nam oznaczyło, kąt mamy 45 stopni, więc według tego kąta będziemy sobie przeliczać na 135 stopni. I teraz to, co nam tutaj dalej jeszcze jest potrzebne w tym momencie, to całkowita wysokość. Złapiemy sobie tutaj, tylko teraz nie wiem, czy chwyciłem, a to zaraz się, że tak powiem, okaże. Stąd jest ok. Akurat 100 mm, bardzo blisko udało się tutaj trafić. No i średnica teraz zewnętrzna tego naszego czpienia. Złapiemy sobie teraz w ten sposób i potrzebujemy na średnicy promień. Mam dokładnie 4,825. W ten sposób to były wymiary, z którymi drukowałem, aczkolwiek muszę przyznać, że to było na filamencie, z którym średnio się dogadywałem na drukarce. No ale to, że tak powiem, problemy, powiedzmy, bardziej moje. Dobra, no i teraz ten czpień jest gotowy, więc szkic mamy kompletny i możemy sobie teraz przejść do obrotu. Wskazujemy oś, możemy sobie wskazać pionową, tak jak to wynika z układów współrzędnych. Możemy sobie na przykład dać w podstawie oś Z, więc to jest kwestia oczywiście wyboru. No i ten zarys tego czpienia już mamy. To, co jeszcze musimy dodać, to gniazdo pod obrót. Ja to gniazdo dałem o wymiarze sześciokąta 5-milimetrowego, natomiast myślę, że śmiało można tutaj zwiększyć i dać to gniazdo większe. Natomiast wykonanie tego gniazda jest bardzo proste. Po prostu wykorzystujemy sobie funkcję tutaj wielokąta. Łapiemy ze środka, idziemy tak, aby w jakiś fajny sposób sobie to zbazować. Nadajemy sobie wymiar, powiedzmy, od tej kropki tutaj do tej kropki. Niech będzie, jeżeli chcemy pod klucz. No i na przykład nie wiem, ile damy, 10 mm, jakbyśmy chcieli w ten sposób. Natomiast gdybyśmy się chcieli płytko wbijać, jeżeli chcemy głębiej, no to musimy trochę sobie obniżyć tą średnicę, żeby tam nie była zbyt cienka ścianka. Dajmy sobie 8 mm. Close, możemy sobie teraz pocketem wejść w dół, na przykład, nie wiem, 5 mm, ile kto będzie potrzebował. No i nasz czpień, który był tematem tego modelu, jest gotowy. Ewentualnie tu na samym końcu można sobie dać faskę gwintu. Gwint był przeze mnie nacinany narzynką w sposób no, mechaniczny, ręczny, trochę za dużo, 2 mm będzie ok, powiedzmy. No i teraz to, co jeszcze zostało, to ewentualnie damy sobie jakiś kolor, aczkolwiek jeżeli też pamiętamy równie dobrze ten kolor, który tutaj mamy, możemy sobie fajnie wybrać jako jakiś randomowy i w ten sposób mieć gotowy. Także tu mamy już kolejny detal, czyli czpień.
Kolejny detal, który będziemy teraz modelować, to są te haczyki, które tutaj widzimy w kolorze takim, powiedzmy, różowym. Więc w module Part Design, tak jak dotychczas, przechodzimy do nowej części, wybieramy sobie szkic i podobnie sobie zrobimy tutaj na osi Z. Z racji tego, że tych cech tutaj troszeczkę jest, to może w takiej pozycji, jaki on rzeczywiście występuje w montażu, w takiej pozycji go sobie zamodelujemy, a potem ewentualnie już ktoś może sobie to po swojemu, że tak powiem, odwrócić. Zatem tak, naszkicujemy sobie wstępny zarys i tak jak w przypadku tego czpienia, zamiast tutaj create line i po kolei sobie klikać te linie, wybierzemy sobie tryb tutaj polilinii. No i wyjdziemy sobie z zera, no i zaczniemy tutaj od tej części gwintowanej. Kolejno ona się tutaj rozchodzi na część płaską, mamy lekki stopień, idziemy troszeczkę pod kątem, idziemy sobie do góry, no i tutaj będziemy mieli łebek tego naszego tutaj wkręta, czy też tego naszego haczyka, tylko zwróćcie teraz uwagę. Jak tworzyłem tą polilinię, to tam, gdzie udało się złapać pion i poziom, no to zostało to przez odpowiednie tutaj wiązania opatrzone takimi kreseczkami czerwonymi, które tutaj widzimy. Ale w jednym przypadku, mianowicie tutaj na tym fragmencie, nie udało się mi wstrzelić, nie udało mi się pociągnąć to faktycznie pionowo. I teraz jak to naprawić bardzo szybko? Mamy tutaj odpowiednie relacje pionowe i poziome. Wybieramy sobie tą relację pionową, klikamy sobie na ten nasz odcinek i on zostaje teraz doprowadzony do takiego porządku, jaki powinien być, i ten symbol, który widzimy na pozostałych odcinkach, już jest tutaj również widoczny. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, tam, gdzie są nałożone relacje związane z zachowaniem orientacji poziomej lub pionowej, wówczas widzimy tutaj takie wiązanie w postaci takiego oznaczenia. No i teraz możemy przejść do wymiarowania. No i zaczniemy sobie tutaj od tej średnicy. Mamy tutaj wymiar 2,95, oczywiście mamy tutaj cały czas, mówimy o promieniach, więc teraz w ten sposób możemy sobie tutaj lekko to już skorygować, tak aby te wymiary później łatwiej nam było łapać. No to teraz oznaczymy sobie średnicę od punkcika, do tego tutaj schodka i tutaj mamy promień 5,25 mm. Teraz widzimy, że nam się to troszeczkę w ten sposób zacieśniło, więc jak już będziemy sobie nakładać wymiary średnicowe, wysokościowe, to wszystko nam się to już to fajnie poukłada, a ja sobie to troszeczkę tutaj teraz scalę. Z tym nic nie zrobię. Żeby teraz to przygotować, to muszę sobie zrobić taki teraz myk, że zwymiarujemy sobie wysokość tego odcinka na 9,5 mm, wyciągniemy sobie to i teraz ten fragment odcinka, który tutaj jest pionowy, ustawimy sobie na wysokość 1 mm. Przewyciągniemy sobie ten wymiar i teraz możemy sobie tym wymiarem kątowym tutaj fajniej zjechać, tym wszystkim pojedziemy sobie tutaj niżej, no i będziemy mieli to już tak w miarę bliskie ideału. Przeciągniemy sobie ten wymiar, no i lecimy sobie dalej. No to teraz kolejny wymiar, stąd do średnicy od punktu do punktu. Tutaj mamy wymiar w postaci promienia 3,5 mm, przeciągniemy sobie go może teraz tutaj na lewą stronę i analogicznie ustalimy sobie promień, teraz klikając na całą krawędź, ponieważ ona nam tworzy zarys potem na średnicy, i tu ma promień 6 mm, przeciągniemy sobie również ten wymiar w ten sposób. No i teraz co zostało nam więcej? Ustalmy sobie teraz wymiar wysokościowy. Akurat sobie tak oznaczyłem, że wymiar od miejsca kontaktu z ramieniem jako prześwit do tego łebka tutaj ustawiony jest na wysokość 10 mm, więc ten wymiar sobie tutaj wyciągnę w ten sposób i zwymiaruję sobie teraz wysokość całkowitą. Można w ten sposób, że od tej kropki zewnętrznej do tej kropki maksymalnej na górze, albo po prostu klikamy sobie cały odcinek i ustawiamy wysokość na 22 mm. Przeciągamy sobie, to mamy już wszystko fajnie zwymiarowane, spozycjonowane. Brakuje nam tylko informacji, co się dzieje tutaj z tym kątem
kontem. Więc teraz wybierzemy sobie wiązanie kontowe i akurat tutaj mamy bardzo dobrą możliwość skorzystania z tych dwóch krawędzi, dzięki czemu nie będziemy musieli nic z kątami przeliczać, jak to było w przypadku tych 45 stopni ostatnio. Mamy tutaj kąt 60 stopni. Widzimy, że szkic zmienił teraz kolorystykę na kolor taki zielony, w pełni związany, więc teraz wszystko, co tutaj było nam potrzebne, już jest w pełni związane. Jeszcze raz tutaj te wymiary zagęszczę, tak by były one widoczne na podglądzie. No i mamy już gotowy tutaj cały nasz zarys, więc teraz wychodzimy z naszego szkicu, idziemy do funkcji obracania, wybieramy sobie ośkę Z, akceptujemy. Co będziemy robić dalej? Dalej będziemy robić te takie charakterystyczne wycięcia. Więc teraz jak do tych wycięć będziemy podchodzić? Czy chcemy się nimi bardzo przejmować, w sensie takim, żeby pilnować głębokości ich wycięcia, czy nie? Oczywiście nie, dlatego że one są wycięte na przelot, ale w ten sposób, że nie będziemy oczywiście zaczynać od tej powierzchni, tylko od tej powierzchni tutaj pod spodem, dlatego że wybierzemy sobie potem funkcję wyciągnięcia przez wszystko i na głębokość, niezależnie jaką wysokość damy tutaj tego łebka, tego haczyka, to nie będzie nas to interesowało, ponieważ zawsze będzie to się z automatu dostosowywać. Więc klikamy sobie tą powierzchnię, tworzymy sobie nowy szkic i akurat tak to spozycjonowałem, że środek okręgu o średnicy 4 milimetrów dałem na średnicy zrzuconej tutaj z tej średnicy, więc korzystam sobie z narzędzia External Geometry, ściągam sobie teraz tą krawędź, mam teraz zarys osi, która pozwoli mi się spozycjonować, wybieram sobie teraz okrąg, bazuję się tutaj powiedzmy wstępnie na tej osi pionowej, tak żeby wam to konkretnie pokazać, a następnie wybieram narzędzie, którym wskażemy, żeby ten punkt przynależał do tego zrzutowanego okręgu, i w tym momencie mamy pozycję środka tego okręgu już zablokowaną, mamy ustaloną. Wystarczy, że tylko dodamy sobie wymiar średnicy, tego wycięcia, jakie potrzebujemy, i jest to Fi 4. Więc mamy teraz gotowe. No i zwróćcie uwagę, przechodzimy do Pocket i po prostu wybieramy Through All, czyli przez wszystko. Możemy sobie wybierać kierunek, gdybyśmy mieli przykładowo odwrócone płaszczyzny, w takim przypadku korzystamy z funkcji reversed, wtedy nam odwraca kierunek działania tej operacji, no ale to jest oczywiście logiczne, że my w tym akurat kołnierzyku tutaj nic nie chcemy wycinać, no chyba że ktoś chce, to może sobie dać we wszystkich kierunkach, czyli damy dwa wymiary, no i wtedy sobie damy dodatkowo z reserved, sobie zostawimy i tutaj możemy w ten sposób dać sobie głębokość już konkretną, na przykład tam 20 mm, tak żeby nam złapać ten tą głębokość, no i w tym momencie mamy wszystko. No ale to myślę, że takich operacji nikt nie będzie tutaj chciał robić. Robimy sobie przez wszystko wycięcie, w ten sposób jak tutaj mamy, akceptujemy. No i teraz jak to było widać na tym złożeniu, mamy tutaj troszeczkę jakichś zaokrągleń. Więc żeby te zaokrąglenia dobrze zostały wyprowadzone, wstępnie już dajemy sobie to zaokrąglenie tych ostrych krawędzi, dzięki czemu nam to ułatwi potem życie. Po to, żeby już potem uniknąć tego na szyku kołowym. Więc teraz spróbujemy sobie wprowadzić to zaokrąglenie, zobaczymy czy szyk nam zadziała. Wybieramy sobie tą krawędź, klikam na zaokrąglenie, dodaję sobie kolejną krawędź, niech to będzie ta. Mogę sobie tutaj spróbować zjechać z wartością tego zaokrąglenia do 0,5 mm, akceptujemy. No i teraz spróbujemy wykonać szyk kołowy, klikam sobie Polar Pattern, czyli właśnie szyk kołowy, i wskazuję te operacje, które chcę sobie wykonać szykiem. Zaznaczyłem dwie, czyli pocket, czyli to wycięcie, które zrobiliśmy, oraz fillet, czyli to zaokrąglenie, które nałożyliśmy tutaj na te dwie ostre krawędzie. OK. Przechodzimy dalej. Wskazujemy sobie teraz oś obrotu. Została vertical. Wskazujemy Z-kę, żeby było na 100%. I my chcemy tych wycięć sztuk 4, czy też 4 komplety. No i widzimy, że to zostało wszystko fajnie rozpoznane i te zaokrąglenia sobie tutaj widzimy i akceptujemy ten wybór, bo dokładnie chcemy, żeby tak to wyglądało. No i co? No i teraz przechodzimy do kosmetyki, czyli po kolei wprowadzamy sobie zaokrąglenia takie, aby tutaj już, że tak powiem, estetycznie
ładniej wyglądał ten nasz detal, więc powiedzmy wychodzimy od tej krawędzi, wskazujemy sobie zaokrąglenie 1 mm, powiedzmy niech tak to będzie, ale równie dobrze to zaokrąglenie, które mamy tutaj pod spodem, również może mieć 1 mm. Mówię o tej krawędzi tutaj zaznaczonej na czerwono, tej wewnętrznej. Tej krawędzi zewnętrznej nie ma sensu zaokrąglać, ponieważ ostra, jeżeli ona wyjdzie nawet z wydruku, będzie lepiej nam podtrzymywać element, gdybyśmy na przykład jakieś ubranie, ręcznik chcieli zawiesić na tym haczyku, więc to jest jak najbardziej tutaj pożądane, aby ta krawędź była w miarę ostra. Więc teraz wskazuję poprzez przycisk dodaj, zaznaczam sobie kolejną krawędź, sprawdzam, czy to zaokrąglenie tutaj zostało wyłapane, jest ok. No i w zasadzie tutaj będzie to tyle, jeżeli chodzi o te zaokrąglenia. Nie musimy tutaj nic więcej dodawać, akceptujemy sobie ten wybór i dodamy sobie zaokrąglenie przejście tutaj na tej krawędzi, damy sobie jakieś takie większe, niech będzie 5 mm, akceptujemy. I jeszcze na koniec, z racji tego, że ten element był przeze mnie gwintowany ręcznie, więc zaznaczam sobie ten okrąg, wskazuję fazę 1 mm, dajmy sobie tutaj jakieś 1,5 mm, nawet, dobra, dobry był ten 1 mm. Okej, no i mamy detal już gotowy. Taki haczyk fajnie, ciekawie wyszedł. Damy mu jakiś randomowy kolor, a tutaj nie będzie nic ciekawego widać, może ten będzie kolejny bardziej przyjemny. O, mamy znowu jakiś taki kolor zielonkawy. Więc w ten sposób to wygląda. Pewnie do miniaturki dodam troszeczkę to inaczej, żeby było jakoś rozróżnialne, nie było wszystko na jedno kopyto. Dobra, no i tak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o sprawę związaną z tym haczykiem. No i została nam jeszcze do końca tylko podkładka. Ostatni detal, który został do wykonania, to dystanse czy też podkładki, i one są powyżej ramion i poniżej ramion, po to, aby kompensować ewentualne luzy, które występują w korpusie. Tutaj oczywiście trzeba do ich wymiarów, w szczególności wysokościowych, podejść doświadczalnie, w zależności od tego, jakie tam ewentualnie mamy doświadczenia z drukiem 3D, więc to jest ten aspekt ekonomiczny tego, powiedzmy, tego zespołu, po to, żeby w razie, gdyby trzeba jakieś poprawki wprowadzić, to wystarczy, że lekko przytrzemy, czy też skorygujemy sobie wysokość takiej podkładki, a nie musimy korygować wymiarów tych elementów, które wchodzą w skład tej konstrukcji. Zatem part design oczywiście, nowy element. No i teraz można by powiedzieć, że temat bardzo banalny, ale zastanowimy się nad jedną rzeczą. Czy robimy dwa okręgi i wyciągamy? Czy robimy pełnowymiarowy zarys tej podkładki, czy też tego dystansu w szkicu i obracamy? I teraz Wam powiem, dlaczego taki wybór jest lepszy, aniżeli dwa okręgi i wyciągane. Dlatego, że jeżeli w przypadku takich elementów jak tulejki, podkładki, dystanse i wszystko tego elementu o takim charakterze będziemy sobie modelować niezależnie w jakim programie, o wiele lepiej jest to dla naszej wygody zrobić w szkicu jako element obrotowy, nawet tak jaka jest ich charakter, jaka jest ich natura. Dlaczego? Ponieważ jeżeli będziemy potem chcieli to przerabiać, to zwróćcie uwagę, że wchodzimy sobie do tego szkicu i od razu widzimy wszystkie wymiary, czyli widzimy średnicę wewnętrzną, średnicę zewnętrzną oraz wysokość. Jeżeli sobie zrobimy dwa okręgi, ok, mamy średnicę wewnętrzną i średnicę zewnętrzną, ale wysokość będziemy mieli już zaszytą w operację wyciągnięcia, więc mamy kolejny element, który musimy kontrolować. Więc z tego tytułu, jeżeli to komuś nie przeszkadza, jeżeli powiedzmy nie jest jeszcze przyzwyczajony do jakiegoś konkretnego działania, polecam spróbować właśnie postępować w ten sposób, ponieważ właśnie to pomaga później w łatwiejszy sposób wpływać na te wymiary, które mamy tutaj w tym szkicu zaszyte. W sensie takim, że wystarczy, że jak chcemy zmodyfikować, to wchodzimy tylko do tego szkicu i wszystkie te funkcje sterujące, czy też te wymiary sterujące w tym przypadku widzimy. Ponieważ jak przejdziemy sobie teraz do operacji obrotu, i tak wiadomo, że będziemy o te 360 stopni to obracać, jeżeli będziemy mieli tego typu elementy. Wycięcia kątowe stosujemy powiedzmy w 1% przypadków, natomiast czy tam 0,1%, natomiast normalnie mamy zwykłego typu obroty, i w takim pojęciu nas tak naprawdę
temat tej operacji 3D tutaj w ogóle nas nie interesuje, bo jak chcemy sobie wprowadzić do zmiany do wymiaru, wchodzimy sobie po prostu w edycję tego szkicu i mamy wszystkie wymiary jak na wyciągnięciu dłoni, możemy sobie w łatwy sposób je zmienić, skorygować i tak dalej. No oczywiście to jest temat błahy, ale przy takim błahym temacie również można taki temat podjąć i myślę, że można się nad tą kwestią zastanowić, bo zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy będziecie tworzyć bardziej zaawansowane szkice, no to będziecie rozdzielać, co dajemy w szkicu, co dajemy w operacjach i tutaj w zależności od waszego poziomu doświadczenia, czy też tego, też jakie przeznaczenie z tego elementu, będziecie już jakby z automatu te właściwe decyzje podejmować po to, żeby ten detal w późniejszych etapach przeróbek, modyfikacji był możliwie najprostszy do tego, aby go zmodyfikować. Tyle tutaj kątem, tematem jakby zakończenia takiego najprostszego elementu. Możemy sobie oczywiście tutaj również wprowadzić fazowania. Jeżeli będziemy fazować takie ściany, to w łatwy sposób można sobie dodać face'y, czyli po prostu ściany elementów obrotowych, może cały milimetr pełny to jest za dużo, dajmy sobie pół milimetra i widzimy, że mamy ładnie sfazowaną podkładkę. Damy sobie tutaj jeszcze jakiś kolorek na końcu, niech będzie taki czerwony. Może trochę przesadziłem, nie jest wszystko ok, więc mamy tutaj dystans załatwiony, no i tak by to wyglądało. I w ten sposób z poprzednim tutorialem, który jest w tej playliście, jak sobie klikniecie na temat wieszaka z wydruku 3D, no to będziemy mieli teraz domknięcie tego tematu i zrobię jeszcze jeden odcinek z tym tematem, być może będzie połączony jeszcze z inną sprawą, jako taki uzupełniający, ale to już dosłownie kiedyś tam w przeszłości, jak będzie chwila, aby to tak fajnie jakoś zgrać. I na tym skończymy sobie temat tego wieszaka. Zatem, gdyby ktoś miał jakieś problemy, to do sekcji komentarzy zapraszam. A ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku.